Dobry wieczór Państwu, witam. Tu wiadomości. Dziś zamiast w Auditorium Maximum studenci Uniwersytetu Warszawskiego wysłuchali wykładu na dziedzińcu KCPZPR, organizatorzy NZS i Solidarność Studencka. Była to pierwsza przymiarka przeprowadzki do tego budynku. Sytuacja lokalowa Uniwersytetu Warszawskiego jest dramatyczna. Pozostaje jeszcze kwestia własności, no i decyzji. Komu przyznać gmach KC? Studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy są w tej chwili na dziedzińcu byłego Komitetu Centralnego PZPR, przyszli przejąć gmach. Rektor Uniwersytetu zbiera cegiełki. Te cegiełki napływają wszędzie, do władz SDRP, napływają nawet do redakcji Trybuny. Otóż ten budynek jest w gestii komisji rządowej, podobnie jak cały majątek byłej PZPR i jedynie komisja może zadecydować, co stanie się z tym budynkiem. Władze SDRP popierają starania Uniwersytetu o zapewnienie odpowiednich potrzeb lokalowych, ale jednocześnie tylko komisja może podjąć decyzję. SDRP marzy o takim momencie, aby wreszcie wiedzieć, czym dysponuje i zająć się normalną działalnością. Dziękujemy Państwu, do zobaczenia.